Bardzo proszę, panie prezesie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, no chciałem przede wszystkim pogratulować, bo jak widać te szkoły są kuźnią kadr. Chyba niewiele szkół może się pochwalić właśnie takimi absolwentami. Ale także podziękować państwu za ten akapit, bo zwraca uwagę na bardzo ważną kwestię, kwestię tożsamościową. Ona nie jest od razu widoczna, ale po jakimś czasie to ona okazuje się najważniejsza właśnie. Oświata, formowanie pokoleń. A teraz troszeczkę o symbolice. Tak się złożyło, że Związek Polaków w Niemczech o działalności gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, formacyjnej, społecznej dorobił się dwóch zjawisk, dwóch instytucji. Swojego znaku, rodło. Każdy wie, jak rodło wygląda, bieg Wisły symboliczny, miejsce na Kraków, ale nie wszyscy wiedzą, skąd się wzięła nazwa. To jest nazwa własna, neologizm pewien, utworzony przez senatora Edmunda Osmańczyka. Wtedy oczywiście nie był senatorem, był działaczem Związku Polaków w Niemczech, pierwszej dzielnicy. Jak tylko powstał senat, krótko przed śmiercią, był również senatorem. To jest pewnego rodzaju pętla czasowa. I on właśnie utworzył nazwę własną, rodło, od dwóch słów. Rodzina, godło. Stąd powstała nazwa rodło. No i te słynne pięć prawd Polaka, Polaków, różnie jest to określane. Te pięć praw Polaków to nie są tylko prawdy Związku Polaków w Niemczech. To nie są tylko prawdy Polaków mieszkających w Niemczech, z szerszej formacji. To według mnie są prawdy Polaków w ogóle, a na pewno Polaków, którzy są poza granicami Polski. A Senat się nimi opiekuje. I słusznie tutaj pan senator stwierdził, że często te prawdy Polaków były umieszczane w różnych miejscach publicznych. Na przykład w szkole, w której ja uczyłem, były na ścianie. W innych miejscach także. Ja mam propozycję, to jest moja propozycja osobista, ale prosiłbym państwa, tych, którzy uważają tak samo jak ja, żeby się pod nią podpisać. A mianowicie jest to pismo skierowane do pana marszałka Grodzkiego w celu upamiętnienia setnej rocznicy utworzenia Związku Polaków w Niemczech. My, niżej podpisani senatorowie, wnioskujemy o umieszczenie w siedzibie Senatu RP trwałego napisu z tekstem pięciu praw Polaków. To będzie pięć praw Polaków, tak tutaj technicznie opisane, gdzie najlepiej na drugim piętrze, to już bywalcy będą wiedzieli, w którym to miejscu, będzie z jednej strony wskazywało opiekę Senatu nad Polonią, a jednocześnie będzie przypomnieniem tego jądra, tego największych, znaczy najkrótszego, a jednocześnie najbardziej wyrazistego przekazu, z którym się chyba wszyscy utożsamiamy. Bez względu, mówię, na racje polityczne, na naszą historię, na poglądy i tak dalej, utożsamiamy się jako, no w pewnym sensie, z symbolu Polski. Są oczywiście symbole państwowe, to są opisane w Konstytucji. Godło, hymn, barwy narodowe, ale są także inne symbole, pod którymi podpisuje się przypuszczalnie każdy Polak. No typowym takim symbolem jest znak kotwicy Polski walczącej. Tak samo jest z rodłem i tak samo powinno być z pięcioma prawdami Polaków. Będą miały oprócz wartości edukacyjnej jeszcze wartość historyczną. No i przede wszystkim będą tym razem symbolem docenienia roli i Związku Polaków w Niemczech, ale ogólnie Polonii dla utrzymania tożsamości narodowej Polski jako takiej. Panie senatorze, na pana ręce to składam. Pan się sam jakby zgłosił do tego. Jeszcze raz proszę o podpisanie tego pisma. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie senatorze.